Znajdujemy się właśnie w Centrum Olimpijskim, gdzie przed chwilą skończyła się gala rozpoczynająca 7. edycję Sportowej Akademii Woli i kończąca edycję wcześniejszą. Jest z nami Kamila Dźwinko, która jest tegoroczną ambasadorką 7. edycji Sportowej Akademii Woli. Kamila, mam nadzieję, że będzie nas wspierać, a przede wszystkim to młodych sportowców, którzy zostali beneficjentami tej edycji, swoją dobrą radą starszej koleżanki, utytułowanej sportsmenki. Kamilo, powiedz mi, bo podczas gali prowadzący powiedział, że to jest dość ważny rok, prawda? Są Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku, czyli już teraz zaczynasz się przygotowywać, masz masę obowiązków, a teraz doszły nowe obowiązki, obowiązki ambasadorki. Powiedz mi, jak widzisz te obowiązki? Tak, doprawdy doszły mi nowe obowiązki, ale myślę, że poradzę sobie. Trening nie pochłania mi całego dnia, więc na pewno uda mi się tak dopasować te moje zobowiązania sportowe, że znajdę czas dla naszych podopiecznych Sportowej Akademii Woli i będę mogła im służyć swoją radą, doświadczeniem i pomóc im, jeżeli będą mieli jakiś problem, wesprzeć, bo wiem, że to też jest potrzebne. Czyli taka gorąca linia pomiędzy Kamilą a beneficjentami może być stworzona, jak ktoś przed zawodami na przykład się stresował, to może do ciebie zadzwonić. To jest, Kamilo, co mam robić? Pomóż. Oczywiście tak, jeżeli będę mogła pomóc, to na pewno pomogę. Tyle lat już trenuję, tyle lat jestem sportowcem, mam jakieś swoje doświadczenie i chętnie się z nim podzielę. Właśnie, skoro mowa o doświadczeniu, to powiedz nam, co jest najważniejsze dla takich młodych sportowców w tym okresie, kiedy wchodzą właśnie w ten okres seniorski swojej kariery, to są dzieci od 14 do 18 roku życia, w zasadzie to już młodzież. Na co powinni szczególnie zwrócić uwagę w tym okresie? Przede wszystkim to zaangażowanie w trening, w pracę. Bez tego nie ma sukcesów. Nawet jeżeli ktoś jest młody i ma ogromny talent, to później niestety tą pracą to trzeba wszystko zrobić, żeby tam tej pracy było dużo i później to przynosi efekty. Ale jak się patrzę na tych młodych ludzi, ja widzę, że im zapału do pracy nie brakuje. Wszyscy mają bardzo wysoko postawione poprzeczki, każdy marzy o medalu olimpijskim. To są tak zmotywowani młodzi ludzie, młodzi zawodnicy, że myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy będziemy słyszeć o nich w telewizji i móc oglądać się na największych stadionach, areach sportowych. Tutaj w Sportowej Akademii Woli, nie ma co prawda żadnego skoczka wzwyż, ani skoczkini wzwyż. Są przedstawiciele różnych dyscyplin, wielu dyscyplin, ale czy jest taka jedna rzecz, która te wszystkie dyscypliny spaja, jedna taka rzecz, która jest uniwersalna dla sportowca, niezależnie od dyscypliny? To ja uważam, że to jest miłość do sportu i te wszystkich uczestników programu to łączy. To po nich widać i to chyba to jest to wszystko, co ich łączy, mimo że każdy trenuje różne dyscypliny sportowe, a już przecież mogliśmy usłyszeć, że mają już na ten czas ogromne osiągnięcia. Powiedz jeszcze, czego Ci życzyć już nie tylko w Sportowej Akademii Woli, bo z tym sobie na pewno poradzisz, przed chwilą powiedziałeś, że każdy może do Ciebie zadzwonić i swoje obowiązki doskonale znasz, ale czego Ci życzyć tak sportowo w tym roku? Myślę, że tak jak każdy sportowiec życzy sobie bardzo dużo zdrowia, żeby to zdrowie nigdy nie zawodziło w najważniejszym momencie. Ja tego też bym chciała sobie życzyć, żeby to zdrowie było i żeby mogła spełnić swoje sportowe marzenia. Dobrze, Kamilo, w takim razie życzę Ci w imieniu Sportowej Akademii Woli zdrowia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia.